Cześć, witam was z tej strony Wójcik. Dzisiaj zagramy sobie w NBA Mobile. Dobra, jedziemy na razie Daily Shot Around. No i dobra, później sobie zagramy raz head to head. No i na koniec mam dla was trzy paczki przygotowałem. Może coś wypadnie, nie wiem. Zobaczymy. No i dobra, jedziemy, tylko musi się wczytać. No i dobra, jedziemy. To będzie raczej banalne do wykonania, bo to zawsze jest proste. No, Embiid tutaj trochę sobie jeszcze to utrudnia, bo z takich dziwnych pozycji rzuca, no ale ważne, żeby było skutecznie. Embiid, bardzo proste, bardzo prosty live event. No i dobra, wykonujemy. No i co dostaniemy? Chyba ten token, z tego co pamiętam. Tak, token. No i dobra, przechodzimy do head to head. No i tutaj tak, zagramy sobie z Ziomkiem 69 overalla. A którym składem? Tym najsilniejszym, czyli 81. No i dobra, jedziemy z Koksem. Czy uda się wygrać? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak. No i dobra, no i mam nadzieję, że może w paczce jakiś elit wypadnie, bo to byłby zarobek. No i dobra, dawać, bo trochę szkoda czasu. Dobra, LeBron James, czy wygra ten pojedynek? Wygrał. King do Jamesa. James za dwa, nie trafia. No i teraz przejęli nasi przeciwnicy. No i zobaczymy, co zrobią. Czy będzie to skuteczna akcja, czy nie? Jest. Na nasze szczęście jest nieskuteczna. LeBron James. Jest skuteczny alley-oop. O to mi chodziło, bo tam było w tych codziennych wyzwaniach, żeby zrobić jeden, no i zrobiłem, no i gitara. Teraz tylko bronić wyniku, żeby wygrać tą kwartę z tym ziomkiem i będzie ok. Rzut za dwa, nie trafia. James przejmuje. Jackson. Jackson! Nie trafia również. Prowadzimy 2-0 na razie, ale te 2-0 to jest, powiem wam, że nic. Dobra, na razie się przeżyć nie mogą, ale zaraz mogą odpalić za 3 i będzie problem. Trzeba ich kryć. Jackson, kryj. Antony. Muszą rzucać. Dobrze, nie trafił. James to zebrał. Garnett. Dwayne Wade. Wade! 4-0. Brawo. Dobrze to zrobiliśmy. Teraz Jackson, kryj. Udrich. Co zrobi? Do Magi. James. Dobrze w obronie. Tracą. Odzyskują. Nie trafiają jeszcze do bitka. Czy trafią? Trafili. Ale to 4 sekundy do końca, więc raczej się już nic nie wydarzy. Możemy tylko podwyższyć wynik. James. Jeszcze trafia. 6-2. Wygrywamy tą kwartę. No i dobrze się zaczyna ten odcinek. Jeszcze myślę, zagramy sobie raz head to head. Mam tutaj 2000 raptem, ale teraz jakieś osiągnięcie chyba odblokowałem. Tak jest. To nawet dwa. Gold Objectivis.
No tutaj do tej paczki zabraknie dwóch tych, ale to nic. No i dobra, zagrałem sobie jeszcze raz head to head. No i przejdziemy do tych paczek. Trzech. Może one Bóg wie jakie nie będą, bo to Bóg wie jakie paczki nie są, no ale miejmy, mam taką nadzieję, że coś z nich wypadnie ciekawego. No i dobra, LeBron James czy wygra znowu pojedynek? Tym razem przegrał. Ale to nic w sumie. Dobra, Paul, ale tutaj kryzie podwojone, ale tam zdołał podać. McDermott, ale się przedarł. Za łatwo daliśmy się na to nabrać. Garnett, James, King teraz, King, LeBron James, czysta pozycja 2-2. Jednak LeBronem się gra fajnie. A kupiony za 50 tysięcy, więc nawet w okazyjnej cenie, mniej więcej. Tutaj rzut za 3, za 2 jednak. Trafili, no i teraz musimy się pogimnastykować trochę. LeBron James nie trafia. No i to jest trochę problem. Kevin Garnett. Rzucają za 3, jeszcze to zbierają. Ajajajajaj, przegrywamy 4. No coś w tym meczu nam nie idzie. Jackson. Kevin Garnett nie trafia, no i to już jest słaba sytuacja póki co. No jeśli teraz trafią, to jest po meczu, no. 6 punktów, musimy spróbować rzucić za 3 dwa razy. Tylko musi to wejść, żeby to... Jest! LeBron James rzuca raz za 3. No i... Jeszcze mamy szansę, ale... Trzeba teraz to zablokować, niestety, Mark Gasol. No i nadal jest 5 punktów straty. Trzeba trafić po raz drugi. Jackson trafia, ale tylko za 2. No i teraz trzeba zablokować, trafić za 3, żeby chociaż był remis. To jest teraz taktyka. Bo dwa razy wątpię, żebyśmy to zablokowali. No jeszcze Chris Paul jakoś to trafił, więc 5 punktów do przodu. Teraz trzeba zaryzykować. Albo rzucić za 3, albo jest po meczu. Po meczu chyba już jest. Niestety chyba będzie po meczu, bo zostało 9 sekund. No i jeszcze blok, jeszcze Garnett, ale to będzie tylko na 12-9. Chyba żebyśmy jako, gdybyśmy mieli piłkę, to byśmy jeszcze spróbowali właśnie nonszalanckiego rzutu za 3, ale nie mieliśmy niestety. Drugi mecz przegrywamy, ale to nic. Nic takiego, nic się nie stało. No i zobaczymy, bo znowu jakieś osiągnięcie. Jakiś 5 Seattle Collectibles, nie wiem co to jest, ale zobaczymy. Ha, tutaj do jakiegoś zawodnika. No ciekawie. Nie powiem, że nie. No i dobra. Tak jak mówiłem na początku, specjalnie dla was 3 paczki mam. I to są paczki... Tą zostawimy na koniec. Tutaj będzie Summer Courts Gold Player. Takie 2 paczki mam. I to będzie Greg Monroe, który mi do składu wpada. Druga taka sama paczka. I tutaj będzie Austin Rivers. I ta paczka Summer Courts Propack za 20 tysięcy. I w niej mamy Jamera Nelsona. I oprócz tego samych brązów. No za ciekawie to nie wygląda. Dobra, ja tutaj widzę, że mam masę tokenów brązowych, to ja muszę je przemielić. Gdzie to się przemielało teraz? A upgrade this, umra. Incubation,
Big and Strong, dobra. Gdzieś tutaj to było. Gold Player. No na Golda mnie chyba nie będzie jednak stać, ale zobaczymy. Quixel, no też nie. Dobra, na kogoś mnie będzie na pewno stać. Aj, jednego zabraknie do Golda jednego. No ale dobra, tutaj mamy masę tych brązów, więc ich dodamy. Najwyżej zrobimy tego sobie losowego. Bo tam jest, że losowego można zrobić. No i dobra, mamy Golda trofi zrobionego. Ale to chyba nic nam nie daje. No, Gold nam nic nie da. Ale do Gold Playera się przyda, więc... Spoko. Tutaj jeszcze mam playerów, których mogę sobie wymienić na pucharki i sobie wymienię, więc może jeszcze się uda otworzyć tą jedną paczkę. Zobaczymy w sumie. Jak będzie gold, to się uda. A, same silvery. No ale powinno się udać, bo te z silverami ten... Ło, tutaj to brązowych to trochę będę miał. Dobra, powymieniamy sobie. Poza odcinkiem to ja i tak za bardzo FIFA w NBA Mobile nie gram, więc mogę sobie teraz to powymieniać. No i zobaczymy, czy mamy goldów. Bo trochę ich mamy. Trochę dużo. Tego sobie ich podrzucamy, a tutaj jest aż 10 tych, 10 trofeum, więc zawsze coś. No dobra, zobaczymy. Może elit akurat wpadnie i byłoby fajnie. Ale co wypadnie, to tego nie wiem. Jest elit. Wykrzyczałem elita i 3 goldy. No. Wiem jedno, że na pewno zrobimy sobie gold playera. No i dobra. Chyba, że tutaj jest jeszcze coś innego, o czym ja nie wiem. Get the worm. Co to jest za paczka? Aha, tutaj za 2 elity jakiegoś zawodnika dostanę. 85. No. A później go mogę ulepszać. Takie coś. W sumie to teraz to nie wiem. Zobaczymy, czy mamy 5. Aj, mamy 3 goldy. Dobra, zobaczymy. 8 tych. Aj, 2 zabraknie. Być może się uda zrobić tego sobie zawodnika. 2 mi tutaj silverów zabraknie do tego, żeby mieć tego zawodnika. No i dobra, chyba że... Nie, na spokojnie, tutaj brązaków mam tyle, że na spokojnie tego zawodnika sobie zrobimy. No i tyle. No jeszcze otworzymy tą paczkę, o której mówiłem. Zresztą nie, jak wydamy goldów, to już nie otworzymy, no dobra. Trudno się mówi, że otworzymy tą losową. Gold trophy. No i dobra. Mamy elita. No i wsadzimy go sobie nie do Elite Trophy Exchange, tylko do tego z 85. No i sobie go zrobię. Bo po co mam trzymać ten. Dobra. Silver nam się przyda. No i sobie odbiorę tego zawodnika. Dennis Rodman. 85 overall, spoko zawodnik. Jak praktycznie za darmo. Bo to praktycznie za darmo zrobione. O, jeszcze 3000 dostałem. Łohoho. Praktycznie 9000, więc spoczko. O, goldy się trafiły. No, spoko. Spoko. No i dobra, idziemy tego golda. Sobie ten. Odbieramy. Gold player pack, zwykły gold pewnie. Krabi jakiś. Czy jeszcze mamy
Czy jeszcze mamy szansę na... Nie, nie mamy już na następną paczkę, ale sobie jeszcze otworzę tutaj dwa razy tą Well of Players, czyli losowy jakiś zawodnik. No i zakończymy ten odcinek. Tutaj będzie Bielica i jeszcze jedna. W tej paczce tutaj Elite też jest możliwy, ale mało prawdopodobny Simons. No i dobra, ja się z wami żegnam, zapraszam do następnego odcinka i cześć!